witamy, dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Wielce szanowni państwo, drodzy przyjaciele, Polki i Polacy. Już w najbliższą niedzielę wybierzemy, jaką drogą chcemy iść. Jakiej chcemy Polski w zjednoczonej Europie, jakiej chcemy Europy. Po 25 maja możemy nadal konsekwentnie rozwijać nasz kraj. Możemy pozytywnie zmieniać Polskę lokalną. Możemy dzięki środkom europejskim wspierać polskich przedsiębiorców. Możemy wspierać polską rodzinę. Możemy pójść taką drogą? Musimy pójść taką drogą. Możemy też wybrać inną drogę. Możemy stać się zaściankiem Europy, szukać guza w relacjach zagranicznych i gospodarczych. Możemy stać się pośmiewiskiem dla dotychczasowych sojuszników. Możemy, ale nie musimy. Decyzja, którą podejmiemy w najbliższą niedzielę, nie może być podyktowana emocjami. To musi być rozsądny, rzetelny wybór, poparty doświadczeniem, ale też zwracający uwagę na energię młodości. To musi być wybór, który będzie wyborem silnej Polski w silnej Europie. To nie jest gra o tron dla polityka pełnego nienawiści. To jest gra o lepszą przyszłość Polski, o lepsze wykorzystanie funduszy europejskich. Dzisiaj stajemy przed wielkim wyzwaniem. I czy można budować Europę silną w małej frakcji w Parlamencie Europejskim? Czy można Europę budować razem z konserwatystami brytyjskimi, którzy mówią stop Polakom w Wielkiej Brytanii, którzy chcą zabrać dopłaty dla rolników? Czy można taką silną Europę budować? Nie można. Z nimi nie można. Można ją budować z Polskim Stronnictwem Ludowym. Można ją budować w największej frakcji w parlamencie, w Europejskiej Partii Ludowej. PSL chce prostego, przejrzystego, jasnego prawa w Unii Europejskiej. Chce tyle Europy i tyle obowiązków, ile potrzeba, a tyle wolności, ile możemy jej dać. Chcę umiejscowienia państwa blisko obywatela. Chcę przenoszenia kompetencji tam, gdzie jest rzeczywista wartość społeczności lokalnej. Bo Polska prawdziwa jest w Polsce lokalnej. Jest tutaj w Mielcu, jest tutaj w Podkarpaciu. Wybór PSL to też odpowiedź na kryzys wartości. To jest odpowiedź nieradykalna, bo nie chcemy wojen ideologicznych. To jest odpowiedź rozumna, to jest odpowiedź, która daje nam szansę dobrego wyboru. To jest powrót wartości europejskich, to jest powrót wartości chrześcijańskich, to jest obrona tych wartości w Europie i o to będzie dbać Polskie Stronnictwo Ludowe. My chcemy tej normalności i tą normalność gwarantujemy. Tak jak pokazaliśmy to w dyskusji na temat Ukrainy. Zachowaliśmy normalność i racjonalność. Bo za partnerstwem politycznym musi pójść partnerstwo gospodarcze. O takie partnerstwo gospodarcze walczy Marek Sawicki, dyskutując o sprzedaży polskiej wieprzowiny i wołowiny na Ukrainę. I udaje mu się, bo osiąga efekty. Bo PSL jest skuteczne. Jest skuteczne w Polsce i jest skuteczne w Europie. Wybór PSL-u to jest rozsądek, to jest normalność, to jest skuteczność. To nie jest wybór kierowany emocjami i chwilową ulotnością. PSL stanowczo mówi nie traktowaniu kobiet jak przedmiotu. Bo dzisiaj to niektórzy politycy proponują. PSL przekreśla takich polityków, którzy tak mówią i prosi też wyborców, prosi całe społeczeństwo o niewybieranie tych, którzy chcą traktować kobiety jak przedmioty. Dziś jesteśmy w kolejnym
mieście na Podkarpaciu. Dziś jesteśmy w Mielcu. Jesteśmy stałą drużyną Polskiego Stronnictwa Ludowego. Z posłem Mieczysławem Kasprzakiem, z posłem Dariuszem Dziadzia, z Ewą Białym, z Justyną Pieku, z Markiem Owsianym, z Magdaleną Andrzeja Klechą. Jesteśmy tutaj wszyscy razem, jako kandydaci Polskiego Stronnictwa Ludowego z Podkarpacia. W miejscu, które ma ogromne znaczenie i historyczne, ale i gospodarcze. Gospodarka rozpoczęła się w Centralnym Okręgu Przemysłowym. Rozwijała się dobrze. Później na tej gospodarce w czasach PRL-u wyrósł ruch Solidarności i przyszły lata załamania i kryzysu. I tutaj ten kryzys został przezwyciężony. Przez skuteczną pracę samorządów, stref ekonomicznych, ludzi, którzy tu występują. Ściągnięcia nowych technologii i rozwoju nowych miejsc pracy. To jest możliwe. Dziś trzeba pokazać Polskę lokalną. Polskę Mielca, Tarnobrzegu, Polskę Łańcuta, Przeworska, Polskę Jasła, Krosna, Ustrzyk Dolnych, Polskę Podkarpacia. Tu zaczyna się Europa. Tu nie kończy się Polska. Tu zaczyna się Europa. Na Podkarpaciu zaczyna się Europa. Jesteśmy w okręgu, w miejscu, gdzie PSL ma swoją określoną pozycję. Ale tą pozycję musimy udowodnić w całym kraju. Musimy udowodnić na Warmii, Mazurach, w zachodniej Polsce, w województwie wielkopolskim, w Małopolsce i Świętokrzyskim, w każdym regionie. Bo PSL to jest wybór normalności. Normalności w Polsce i w Europie. I o taką normalność na spotkaniach, na dziesiątkach spotkań proszą nas Polacy. My tą normalność gwarantujemy. My tą normalność prowadzimy do Europy. Szanowni Państwo, trudno nie odnieść się i nie podziękować też tym, którzy w ostatnich dniach byli naszymi rycerzami. Bo dzisiaj współczesnymi rycerzami są strażacy ochotnicy. Kiedyś to rycerz w zagrodzie średniowiecznej bronił swoich mieszkańców. Dziś strażak z Ochotniczej Straży Pożarnej jest rycerzem obrony sąsiadów, rodziny, wsi, miasta, parafii, bo on stoi na straży bezpieczeństwa. 700 tysięcy strażaków ochotników w Polsce jest rycerzami Polski, rycerzami polskich obywateli. Za to im bardzo serdecznie dziękujemy. To jest taka nasza gwardia narodowa. Oczywiście nie w rozumieniu militarnym, tylko właśnie w rozumieniu niesienia pomocy potrzebującym, ochrony mienia, życia ludzkiego, pomocy drugiemu człowiekowi. To jest ten wyraz dzisiaj wsparcia najbardziej potrzebne. I potrafili skutecznie obronić nas przed nawałnicami, przed powodzią i pomagać wtedy, kiedy to trzeba. Dzisiaj OSP to jest wspaniała gwardia narodowa. Nasza rycerska gwardia, która broni polskich obywateli i daje im i niesie im pomoc. Dziękujemy im jeszcze raz bardzo. Szanowni Państwo, ten czas spędzony i teraz pozwólcie na też kilka osobistych refleksji. Na Podkarpaciu już prawie we wszystkich powiatach. Jutro jeszcze powiat brzozowski. Ale dziesiątki, setki spotkań z ludźmi. Dziesiątki rozmów, które dają też podkład wielkiej wiedzy. I naprawdę pozwalają dobrze scharakteryzować problemy i Podkarpacia, polskiej wsi, miast i miasteczek. To jest wiedza, którą każdy polityk powinien zdobywać. Niezależnie na jakim etapie jest w karierze zawodowej. To jest rzecz, za którą ja wam serdecznie dziękuję. Ta wartość spotkań z ludźmi na Podkarpaciu, spotkań z ludźmi z całej Polski, to jest ogromny już nasz wspólny sukces tej kampanii na Podkarpaciu. Bez was, bez tej drużyny, która jest dzisiaj razem, bez prezesa Jana Burego, bez młodych ludzi, bez dziesiątek młodych ludzi ze Związku Młodzieży Wiejskiej, Forum Młodych Ludowców, nie udałoby się dotrzeć do takiej ilości wyborców, do takiej ilości Polaków. Inni wolą ten przekaz tylko medialny. My wybieramy indywidualny kontakt w każdym powiecie na Podkarpaciu, w każdym powiecie w Polsce, w każdej gminie w Polsce. Za to wam serdecznie dziękuję, że byliśmy razem i jeszcze jesteśmy razem i będziemy razem
cały czas w tych wyborach, w wyborach samorządowych i wyborach parlamentarnych. Idziemy razem po zwycięstwo do Europarlamentu, po zwycięstwo do samorządu i po zwycięstwo w wyborach parlamentarnych. Tu na Podkarpacie i w całej Polsce. Niech zwycięży.